Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 21 Ultimate Team, seria Road to Glory. No i dzisiaj tak, kawa przygotowana, więc czas na odcinek. A uwierzcie mi, że ostatnio kawa mi jest potrzebna, bo tak jak mam rozwalony zegarek biologiczny po tym live'ie charytatywnym, to jest po prostu hit, ale było warto, więc dziękuję jeszcze raz z całego serducha za to, co zrobiliście, za to, co działo się przez te 50 godzin. System rozwalony, totalnie, no nie oszukujmy się, 250 000 zł zebrane w 50 godzin. Można. Takie tam granie w gry po prostu i rozmawianie sobie z czatem. No nie, a teraz lećmy z odcinkiem. A, no i smacznego. Pamiętacie pewnie wyzwanie Fundament MLS, czyli karty Bojana, do tego Longa i Limy, które mieliśmy do zrobienia. Robiłem z nimi skład, grałem sobie trochę właśnie mecze towarzyskie i tak się bawiłem po prostu tymi kartami. Mówiłem wam, co czuję. Później mieliśmy takie samo wyzwanie dotyczące Championship i tutaj też to się nazywało Fundament po prostu. Mieliśmy Kinga, mieliśmy do tego Sinclara i był tutaj jeszcze ten Duck. A teraz czas na Eredivisie, czyli ligę hiszpańską, brawo Patryk, ligę holenderską, gdzie jest Van Bergen, jest Gravenbach, po prostu mam problemy z jak coś z holenderskimi nazwiskami, więc wybaczcie. I do tego jeszcze jest środkowy obrońca z Niemiec tutaj akurat grający w PSV. Więc ja stwierdziłem, że do tego wszystkiego można dorzucić sobie zrobionego ostatnio świeżutko Komana, połączyć to wszystko i po prostu pograć, żebyście też znali moje pierwsze takie wrażenia. Więc jak wam się podoba taki koncept tego odcinka, łapka w górę oczywiście, pod spodem komentarz dla zasięgu. No i mam nadzieję, że od dzisiaj już regularnie wszystko się będzie pojawiało, bo troszkę tak musiałem sobie ponadrabiać kilka rzeczy właśnie po tym live'ie charytatywnym. A teraz zobaczcie, jaki skład dla was przygotowałem. Tak to wszystko się prezentuje. Szczególnie interesuje mnie ten gościu, bo naprawdę zastanawiam się nad tym, żeby grać im na ataku. Dlaczego? Wiem, że ma 3 gwiazdki sztuczek, ale to nic. Ma 5 gwiazdek słabszej nogi, 96 tempa, jak widzicie. Zobaczcie na szczegóły. Zwinność 99, równowaga 92. Wykończenie, jak mu poprawicie, będzie miał ponad 90. Więc do tego siła strzału też będzie ponad 90. Także do tego, jak dołożycie obnożność i wytrzymałość na poziomie 98 przy wzroście 170 cm i pracowitościach wysoka-niska, ten gość naprawdę może być fajny. Jestem ciekaw, jaką ma sylwetkę w grze i jak to wszystko się będzie prezentowało. Kupiłem sobie też zwykłego Promesa, aczkolwiek chciałbym kiedyś tego gościa połączyć z Promesem z Ligi Mistrzów. Dzisiaj mamy mecz Ajaxu z Atalantą. Jeśli Ajax wygra, Promes, jego cena w zasadzie pójdzie w górę na pewno na karcie Road to the Final. Jeśli przegra, poleci na łeb, na szyję. Ja wolałbym jednak, żeby Ajax wygrał, żebym dłużej składał troszkę na tego Promesa, ale żeby miał jeszcze lepszą kartę, bo mi Promesem grało się naprawdę wybornie, więc w tym momencie Ja już nie przedłużam i szukamy mojego pierwszego przeciwnika. Pogramy sobie troszkę. A nie wiem, czy wam pokazywałem, ale chyba nie. Aczkolwiek pewnie widzieliście, obserwując mojego Instagrama. Także sekundkę, jeszcze wam jedną rzeczą się muszę pochwalić, bo dla mnie to jest bardzo fajne. 2000 punktów wbite w pierwszej lidze, więc mój najlepszy wynik do tej pory. No, a teraz sobie już pograjmy na spokojnie, pobawmy się tym składem. Zobaczmy sobie więc na skład mojego pierwszego przeciwnika. Okej, Robert Lewandowski w ogóle. Zauważyliście, jak składy szybko znikają? Trzeba szybko patrzeć, kogo tam macie. A tymczasem czas na pierwszy mecz. No i jestem bardzo ciekaw, szczególnie tej prawej strony, tego środka, tych nowych zawodników po prostu. Może nie tyle co Komana, co o tego gościa. Zobaczmy, czy ty jesteś zwinny. O tak, oj tak. Oj, coś czuję, że naprawdę będzie masa pociechy z tego gościa. Zobaczcie. Co typek robi? Pyk, pyk. Oj, se to jest zablokowany. Bardzo fajny odbiór. Trzeba gościa pochwalić. Do Promesa tutaj. A to Promesa wszyscy znacie bardzo dobrze. A, ale za wcześnie zrobiłem ten skupter. Promesa wszyscy znacie bardzo dobrze, więc ja tutaj nie będę się nim zachwycał, bo sami wiecie, że uwielbiam tą kartę, uwielbiam nim grać i żałuję, że tego Road to the Final przepaliłem na ikonę. Zresztą Campbell taki tragiczny też nie jest, jak myślałem na początku. Del Piero objechał ich niesamowicie. 1-0, pięknie. Bardzo fajnie to zrobił Koman. W ogóle dość tak pasywnie zachowywał się przeciwnik i nie wiem, dlaczego nie podszedł bliżej do Komana, ale w każdym razie bramka na 2-0. No i w tym momencie mamy rage quit. Wiecie co, w następnym meczu ja chyba Del Piero sobie zdejmę na początku, wrzucimy tam Van Berga i zobaczymy, jak będzie grał na ataku, tak jak nominalnie chciałem nim pograć, i wpuścimy sobie na bok kogoś innego.
Zobaczmy, co my tutaj mamy. No, skład nieco przyjemniejszy. Kurczę, nie wiem, czy mi się to podoba, że te składy aż tak szybko znikają, bo czasem nie zdążycie nawet sobie zobaczyć na spokojnie, jak to wszystko wygląda. W każdym razie, przejdźmy teraz do tej formacji, którą ja oczywiście gram w trakcie meczu, czyli 4-2-3-1. I tak jak powiedziałem, tego siadajmy na atak. Zamiast Del Piero tutaj niech się pojawi chociażby Rodrigo. I myślę, że zamiast Promesa tutaj fajnie byłoby może używać, chociaż Coman na śpo to nie jest, może później po prostu Comana sobie wrzucimy. W każdym razie, no tego gościa na pewno chciałbym przetestować, ale na razie z tego pana z overallem 82 jestem zadowolony, dobrze się nim gra. Oj, z takiego kąta tam ciężko by było strzelić. Del Piero, no schodzisz, w tym momencie sobie już nie pograsz. Czas tutaj na zmiany. O, Coman właśnie fajnie podchodzi do piłki, zobaczmy. Lewo, prawo. I faulowany Coman, to będzie rzut karny. Po raz kolejny nie razem sobie z Comanem w polu karnym po rzucie rożnym. Zbyt szybki, zbyt zwinny. I w tym momencie Rodrigo. Strzelmy tak jak przedtem. Na spokojnie, Rodrigo, środek. Widzicie? Znów działa. Strasznie fajnie się ustawia ten środkowy pomocnik z Holandii. No i serio, ja coś czuję, czuję spory potencjał w tej karcie, naprawdę. Teraz wiem, że się będę nim bawił za bardzo i pewnie przez to będzie mi się grało nim słabiej trochę. Ale naprawdę, no patrzcie, co gość wchodzi idealnie. No zobaczmy, patrzcie na to przyspieszenie. Pięknie. Jeszcze sobie zrobiłem tutaj ładne wycofanie i mamy bramkę na 2-0. Ten gościu na ataku może być naprawdę super. Wiem, że te trzy gwiazdki sztuczek może niektórych bolą, ale z drugiej strony, jak można się gościem tak fajnie kręcić w polu karnym przy użyciu tylko po prostu obrotów zwykłych i zmian kierunków biegu, to czego chcieć więcej? No zobaczcie, jeszcze raz gracie prostopadłą piłkę. Chociaż tak też można zrobić. Tak też i z lewej nogi. Ojojoj, a jak wjechał fajnie. No i mamy drugą bramkę tego gościa. To jest właśnie fajne, kiedy nie musicie myśleć, czy strzelać z lewej, czy z prawej nogi. No, to robi robotę. Ej, mega. No po prostu... Nawet już nie myślę o tym, że ja Comana mam testować w tym odcinku też. Że muszę zwrócić na niego uwagę. No nie, ja po prostu chcę najszybciej dostarczyć piłkę do mojego napastnika. I powiem wam tak, mi się gra nim lepiej niż Del Piero, który grał przed chwilą. Ale ładnie do Comana, Coman. Do pustej bramki i mamy 5-0, czwartą bramkę Van Bergena. No i mamy bramkę honorową na 5-1. Już się skupiłem na tym ataku tak bardzo, że zapominam o obronie. Ale to, co wam muszę powiedzieć, to to, że nie martwmy się o Comana tak naprawdę, bo myślę, że on będzie jeszcze niejednokrotnie wchodził z ławki, czy to Food Champions, czy to w innych składach też on się będzie pojawiał. Ty, no co się dzieje? Taktyczna zmiana pada chyba poszła. 5-2. Ale tutaj presuje też mój przeciwnik. No dobra, no to trzeba się skupić. Strzelić następną bramkę. I tyle. No i mamy koniec tego pierwszego pełnego meczu. Co ja mogę powiedzieć? Ten gość jest naprawdę dla mnie niesamowity i chętnie nim pogram w Food Champions. Co do Comana również myślę, że może znaleźć miejsce w moim składzie, bo absolutnie na niego nie narzekam. Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie też ten środkowy pomocnik. A jeśli chodzi o środkowego obrońcę, no na razie lepiej mi się gra Campbellem. O dziwo, ten gościu jest jakiś taki, nie wiem, nie mogę go wyczuć. Trochę dziwnie mi się gra. A tutaj mamy 4 bramki i do tego 2 asysty Promesa. No Promes na śpio, to jest klasa sama w sobie. Co my tutaj mamy w kolejnym meczu? Pyk, szybko trzeba patrzeć. Kurczę, nie zdążyłem nawet na skład dobrze zobaczyć. Ja wiem, że to jest szybkie wczytywanie, ale no dajcie się nacieszyć. Halo. Ten mecz zagramy jeszcze w takiej konfiguracji. Coman na ataku, Delofeu na boku i Van Bergen tym razem na SPO. Zobaczymy, jak się będzie spisywał i z lewej i z prawej może z dystansu uderzać. Ciekawe. Patrzcie, jak ładnie do Promesa.
Promes! Przesuwał mi się bramkarzem, ale zostawił cały środek otwarty. Także to przesunięcie takie, no średnie bym powiedział. Widzicie, zwykła karta Promesa, a robi taką robotę. Co? To niezły przywilej. Ha, 1-1. O, co tu się wydarzyło w tym momencie? Czyli ja go sfaulowałem, gość poszedł sam na sam, nie trafił, więc sędzia wrócił do rzutu karnego. Czy to jest dobrze to wykonane, jak myślicie? Sędziowie, którzy tutaj mnie oglądają, proszę to ocenić, a ja tymczasem sobie lobnę go. Oj, prawie. A to jest Coman, którym też się gra naprawdę fajnie. 2-1, ale zauważyliście? Trzeci raz rzut rożny wykonany na krótko i podanie do Comana. I trzeci raz to jest bramka. O kurde! O kurde, jakie podanie! Jakie wykończenie! A przypomnijcie sobie, że on jeszcze nie ma karty, która zapewni karty stylu gry, która podboostuje mu Co? Animacja idealna, no ja lobowałem, wiem o tym, ale to też, żeby taki lobik wyszedł... Co tu się dzieje? Żeby taki lobik wyszedł, to musi być naprawdę wszystko timingowo dobrze zrobione i też... Oj, chyba mój przeciwnik teraz w tym momencie ma dość. Naprawdę jestem w szoku. Jestem w szoku, co gość zrobił. Grając na HPO rozwala system tak samo. No dobra, zagrajmy sobie jeszcze jeden mecz w takim razie, bo wiecie, jak te spotkania były bardzo krótkie, mamy tutaj... no kurczę, nie lubię tego, nie jestem fanem tego ekranu wczytywania, bo nie zdążę nawet sobie dobrze zobaczyć, kto tam u niego w składzie jest. Zwróćcie uwagę na atak, a chwilę później na przykład już widzicie, że jednak to już nie jest tak naprawdę... Czekajcie, zobaczmy sobie jeszcze... Aha, tego Comana miałem na ataku dać. Zróbmy to tak, o, tak to będzie. Nie zdążycie sobie zwrócić uwagę na każdą formację. Dobra, jedziemy z kontrą, panowie. Tam wchodzi Van Bergen, ale w ostatniej chwili chyba Rafael Varane. Kurczę, dobry ma gość ten skład i też gra dobrze, więc fajne spotkanie to będzie dla was, takie podsumowujące. Jak ten skład spisuje się ze składem naprawdę mocnym. Panowie w obronie, brońcie się, dobrze, dobrze, wszystko ładnie wyszło. Nie, poprzeczka, tak ładnie chciałem wciąć bramkarza, przy sam na sam, ale fajnie się obrócił też. Powinno być 1-0, no zły sposób wybrałem tego wykończenia, zobaczmy może teraz, przelobujmy, nie mówcie, że druga. Nie, tym razem wpadła z lewej nogi, nominalnie jego słabszej. Ale tak wam mówiłem, no 5 gwiazdek słabszej nogi robi robotę w takich sytuacjach i mamy bramkę na 1-0 po błędzie mojego przeciwnika. Także objęte prowadzenie w 30 minucie jest dobrze póki co, ale bronić się przed tym Mbappé i resztą... Wow, co to za przyspieszenie? To nie jest takie proste. Ale dziura, to musi być bramka. Nie mogę mu zostawiać tyle miejsca na podanie do Mbappé, bo to się od razu skończy w ten sposób. 36 minuta, no i mamy bramkę na 1-1. Mane, Mbappé, Pogba, do tego Neymar. O kurczę, co ma gość za skład. Wow, gdzie to przeszło? Ej, starałem się kryć tego Mbappé, żeby takie podanie właśnie nie doszło. No i mamy bramkę na 2-1. Kylian Mbappé po raz drugi w tym meczu wpisuje się na listę strzelców. Ciężko jest takich graczy upilnować tylu. Ale zobaczcie, zgubił krycie właśnie ten środkowy obrońca, ten Niemiec, o którym ja wam mówiłem, że no tak średnio mi się nim gra. No i widzicie, tutaj jego błąd. I niestety mamy bramkę na 2-1, tak jak powiedziałem. No dobra, trzeba nadrabiać. Panie kolego, wstaw! Co goś robi? Nie dość, że porobił Varana w taki sposób, to teraz jeszcze strzelił taką bramkę. 2-2 Van Bergen przeciwko tak grającemu przeciwnikowi, przeciwko takim kartom. A zobaczcie, on nadal daje radę. Van Bergen. Ja nie mam pytań. No bohater dzisiejszego odcinka,
zdecydowany, róbcie to wyzwanie chociażby po to, żeby mieć tego gościa, naprawdę. Nawet jak nie pasuje wam do pierwszego składu, wpuszczajcie sobie go z ławki. No co gość robi? Okej, okay. Van Bergen nawet jak nie chce strzelać bramki, to też strzela, ale to jest zasługa tego, że się dobrze ustawił po prostu, nie? Wiem, że on mnie kopnął, ale no... A, Kylian Mbappé po kick-offie, no przecież. Musiało coś być, nie? No i mamy koniec tego spotkania, udało się kolejny mecz wygrać. 4-3. I sami sobie zobaczcie na to, co on zrobił. Van Bergen, 4 bramki, 5 prób. Słów brak, po prostu słów brak. Ocena oczywiście 10-0. Tutaj Komana jeszcze testowałem sobie na SPO, na skrzydle i tak dalej, ale najlepiej mi się gra nimi na boku, zdecydowanie. A Van Bergenem albo na SPO, albo na ataku. Na skrzydle trochę gorzej. No cóż, jak ja wam mogę podsumować ten skład? Tego pana musicie zrobić. No po prostu musicie, szkoda, że nie ma statystyk, ale to możecie sobie łatwo policzyć, ile w tych 3 meczach strzelił. Polecam go bardzo serdecznie i ja też muszę jeszcze prawdopodobnie coś do wykończenia mu dorzucimy, żeby ładnie to wszystko się boostowało. Komana też, jak najbardziej. Komana i tego gościa. Chyba najsłabiej grało mi się tym środkowym obrońcą z tej nowej trójki. Ten zaskoczył mnie pozytywnie. Myślałem, że to będzie taka kłoda dość przy tym wzroście, ale z drugiej strony ma zwinności 87 przy wzroście 190, więc nawet można go fajnie łączyć w trójkąt Van Bergena, Gravenbrecha i do tego Promesa, więc taki trójkąt możecie sobie stworzyć i działa to super. Tym bardziej, jak ktoś ma jeszcze Dumfriesa w tej lepszej wersji, to już w ogóle. Więc w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Widzimy się kolejnym razem już jutro o godzinie 16. Także zapraszam bardzo serdecznie. Pod spodem w opisie macie link oczywiście do mojego kanału, jednego, drugiego, także wszystko tam znajdziecie. No i co? Do następnego odcinka już wracają teraz normalnie. Trzymajcie się, róbcie tego gościa i piona.